I udało się. Profesor Jan Żaryn jest przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. A dzisiaj wielka i ważna rocznica. Tak, bez wątpienia i wielka, i ważna, bo 160. rocznica urodzin Ignacego Jana Paderewskiego. Urodził się, jak wiadomo, w 1860 roku. Wiadomo, że w listopadzie. Natomiast data dzienna 18 listopada, choć znajdą Państwo także 6 listopada, to jest ta różnica między wówczas obowiązującym kalendarzem juliańskim, a obecnie gregoriańskim. I ta data rozpoczyna w naszym przynajmniej instytucie, w Instytucie Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Dmowskiego i Paderewskiego, obchody właśnie takiego roku Ignacego Paderewskiego, bo tak się składa, że dzisiaj jest rocznica urodzin, a w czerwcu 29, konkretnie czerwca 2021 roku, będzie z kolei 80. rocznica jego śmierci. No i stąd różne wydarzenia, które próbujemy zorganizować i zaprezentować osobom, które mają ochotę tę postać lepiej rozpoznać. I właśnie niedaleko Radia Wnet, bo też na krakowskim przedmieściu, można pójść na spacer, najpierw zobaczyć balkon, gdzie Radio Wnet ma swoją siedzibę, a potem przejść się dalej krakowskim przedmieściem i przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego już dziś od rana wystawa jest do obejrzenia. Całe życie Ignacego Jana Paderewskiego na kilkunastu, w sumie no, ponad 20 takich panelach. I rzeczywiście jest to życie niezwykłe, więc warto zobaczyć tegoż artystę, kompozytora, pianistę, no ale także męża stanu, a przede wszystkim wielkiego, wielkiego patriotę. To był niegdyś celebryta przełomu XIX-XX wieku. Kobiety rzucały się z nożyczkami, żeby jakiś kosmyk włosów na pamiątkę jego zdobyć. Miał niezwykłe wzięcie, jeśli chodzi o popularność na scenie, na której grał, i fortepian w jego rękach stawał się niezwykle czułym instrumentem, ale przede wszystkim był znany jako kompozytor wspaniałych utworów. Niedawno nawet czytałem taki fragment wspomnień Hezika z 1899 roku, zapis jego wspomnień, gdzie on opowiada, jak Paderewski po wielkim tournée z całego świata przybywa do Warszawy i cała prasa warszawska na te dni, kiedy on przyjeżdża, to rozpisuje się tylko i wyłącznie o tym, co on robi, co on robił do niedawna, jak on jechał pociągiem, jak jego fortepiany wyglądają, na których on ćwiczy bez przerwy, jak on ma swojego sekretarza, który już tam zarobił milion bodaj rubli, sam sekretarz, a co dopiero on. Dokładnie jak się to czyta, to ma się wrażenie, że to jest opis pomponika jakiegoś dzisiejszego w internecie. Tylko zabawa polega na tym, że Ignacy Jan Paderewski, mimo że tak był traktowany jako właśnie celebryta, mówiąc językiem dzisiejszym, to sam z siebie nie popadł w taką niszę tylko i wyłącznie bezmyślnej celebracji swojej własnej osoby, tylko stał się wspaniałym z jednej strony mistrzem, artystą, a z drugiej strony cały czas patriotą, który na rzecz Polski działa i wykonuje bardzo ważne gesty.
zarówno jeśli chodzi o jego działalność charytatywną, to oczywiście może najbardziej nawet znana jego taka troska o ubogich, o potem kombatantów. No oczywiście razem z żoną prowadził Biały Krzyż, także doprowadził do tego, że misja Herberta Hoovera w lutym 19 roku wraz z darami dotarła do nas, do Polski, tej Polski umęczonej jednak 4-letnim zmaganiem wojennym, które się odbywało na naszym terytorium. Myśmy odzyskali niepodległość i to wszyscy się cieszyli, ale jednocześnie kraj był oczywiście, terytorium było zniszczone. Ale miał też takie drobne, charytatywne gesty. Po prostu przekazywał koncerty swoje, pieniądze z tych koncertów na cele charytatywne. No oczywiście też tekst celem charytatywnym, choć jednocześnie patriotycznym, była budowa pomnika Grunwaldzkiego i jego odsłonięcie w 1910 roku w Krakowie. Rzeźbiarz Antoni Wiwulski, ciężko chory, nie miał pieniędzy na leczenie. On wybrał tego rzeźbiarza po to, żeby jednocześnie dać pieniądze człowiekowi, który zrobi dobry pomnik, ale jednocześnie pozwolą mu te pieniądze na przeżycie. No i tak można długo, bo Paderewski przez całe swoje życie służył. To jest to słowo, które wydaje się być kluczem. Jak na przykład pod koniec swojego życia, jak się okazało, został przewodniczącym pierwszej Rady Narodowej tego parlamentu, quasi parlamentu na uchodźstwie przy rządzie generała Sikorskiego, to już był rok 1940, no to postanowił wyjechać ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych, żeby powtórzyć to, co robił 20 lat wcześniej, kiedy to w 1915 roku pojechał do Stanów Zjednoczonych i rozpoczął tą wielką trasę koncertową, która przyniosła, mówiąc w skrócie, między innymi 13 punkt Wilsonowskiej deklaracji pokoju i rzecz jasna także przyniosła to część polskiej armii, czyli Błękitnej Armii, która składała się w części z ochotników mieszkających na terenie Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii. I w 40 roku on wraca jakby do tego samego, no bo to jest jego wiedza na temat tego, jak spowodować, żeby Polska odzyskała niepodległość, i tam umiera, no ze względu na wiek, nie może przeżyć ataku choroby i na zapalenie płuc, o ile pamiętam, umiera, ale było to też pod wpływem przemówień, które wygłaszał i które spowodowały, że się zaziębił. Panie profesorze, w jaki sposób będziemy obchodzić, będzie pan obchodził dzisiaj dzień urodzin Ignacego Paderewskiego? No ja będę obchodził między innymi w ten sposób, że właśnie zobaczę po raz kolejny zresztą tę wystawę, bo byłem tam także wczoraj. Nie możemy jej uroczyście otworzyć, więc przede wszystkim zachęcam, żebyśmy wszyscy weszli na nasze strony internetowe idmn.pl. Tam jest sporo atrakcji, też sam wejdę i zobaczę, jak to wyszło, bo zostanie to dzisiaj dopiero rano odpalone. Między innymi koncert taki, który będzie grany między innymi przez pana Karola Radziwonowicza. Będzie można to online sobie zobaczyć. No i oczywiście, jeśli ktoś z państwa będzie, ja też będę w katedrze dzisiaj warszawskiej, to proszę pamiętać, że tam jest krypta Ignacego Jana Paderewskiego. On zmarł w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Roosevelt podjął decyzję, że ma być pochowany ten wielki Polak na Arlington, pod Waszyngtonem, w tym amerykańskim najważniejszym cmentarzu dla bohaterów Stanów Zjednoczonych, a Ignacy Jan Paderewski prosił, żeby wrócił do kraju, gdy będzie on niepodległy. No i wrócił w 1992 roku i
jest pochowany właśnie w Katedrze Warszawskiej, więc tam dzisiaj także będę. I tam oczywiście w katedrze jest też dedykowana jemu, Paderewskiemu, tak jak i innym ojcom niepodległości, tablica upamiętniająca jego czyny, jego działalność, jego wielkość. A na naszym balkonie przy krakowskim Przedmieściu 79 najprawdopodobniej stanie rzutnik i będziemy mogli patrzeć w oczy Paderewskiemu z balkonu czy z Placu Zamkowego. Tak jest, a także Pałac Prezydencki będzie też na naszą prośbę oświetlony portretem Ignacego Jana Paderewskiego. To wszystko oczywiście w godzinach, kiedy już Warszawa będzie w lekkich przynajmniej ciemnościach. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie. Profesor Jan Żaren był gościem Poranka Wnet i ten zegar tyk, 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 jest godzina 8:47.